Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Chciałbym przekazać kilka informacji dla widzów na temat funkcjonowania mojego kanału GoDriver.pl, który prowadzę, i jego przyszłości. Zacznę może od tego, że od ponad 2 lat nie pracuję już jako kierowca ciężarówki. Pracuję w biurze w charakterze spedytora, dyspozytora, koordynatora transportu. Zajmuję się prowadzeniem kilku ciężarówek, które transportują materiały płynne w cysternę. Chemia, głównie chemia. Także raczej już nie wybieram się w dłuższe trasy, nie wyjeżdżam na 2-3 tygodnie, tak jak to było kiedyś wcześniej, w trasy międzynarodowe. Czasem jeszcze gdzieś tutaj pojadę, gdzieś rozładować towar, załadować, ale to są raczej takie krótkie, sporadyczne trasy, raz na jakiś czas. Także między innymi w związku z tym, że mam taki charakter pracy, nie mam też dostępu tak do sprzętu za bardzo, który pokazywałem wcześniej, ale też firma, w której pracuję, powoli sprzęt, który mogłem pokazać, się wyczerpuje. Jest jeszcze troszeczkę tego sprzętu, ale nie mam po prostu do niego dostępu. Także w najbliższej przyszłości raczej nie mam za bardzo co pokazać. Nie mam możliwości nakręcenia nic więcej. Nie będę też za bardzo zabiegał. Próbowałem tam gdzieś podpytywać, popytywać, czy można by było coś nakręcić, jeszcze coś pokazać gdzieś. Ale nic mi się za bardzo nie udało. Także uważam, że jeśli coś nie wychodzi i człowieka los kieruje w inne miejsce, no to nie ma co się za bardzo tak sprzeciwiać temu losowi. Nie ma co się kierować pod wiatr. Lepiej tam, że tak powiem, popłynąć z wiatrem. Także w najbliższym czasie raczej filmy, nie będę miał żadnych filmów na kanale. Czas, który poświęcałem na pokazywanie rzeczy, na tłumaczenie i tak dalej, bo to jednak troszeczkę było pracochłonne, nie ukrywam. Poświęcam tutaj troszeczkę rodzinie, oczywiście, gdyż dorobiłem się, tak powiem, potomstwa, także absorbujące zajęcie, nie ukrywam, ale też postanowiłem wrócić do sportu, który uprawiałem kiedyś w młodości, dosyć z pasją, że tak powiem, to robiłem, lubiłem to robić, a mianowicie uprawiam sport, podnosiłem ciężary, także wróciłem na siłownię, ćwiczę bicka, tricka, także czas, mam czym zająć, jestem człowiekiem, który nie lubi się zatrzymywać, cały czas musi być w ruchu, cały czas muszę coś robić, aktywny, także od razu znalazłem sobie zajęcie. No i zobaczymy, co los pokaże i co dalej będzie. Póki co wszystkim dziękuję bardzo za uczestniczenie w życiu, że tak powiem, kanału, subskrypcję, za oglądanie, za poświęcony czas. No i co? Do następnego. Mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. Dzięki.